Cześć! W tym filmie dowiesz się wszystkiego, absolutnie wszystkiego, co trzeba wiedzieć o kryptowalucie Roberta Gryna, czyli Meta Hero. I naprawdę informacje, których doszukałem się robiąc ten film wprawiły mnie samego w osłupienie i to, czego się z niego dowiesz, jestem pewien, że tak samo na Ciebie zadziała. Zrobiłem, uwierz mi, dogłębny i chyba najbardziej wyczerpujący research na polskim, ale i zagranicznym YouTubie. I zbieranie tych informacji naprawdę zajęło mi parę dobrych dni i kilkunastu chyba wypitych kaw, ale w końcu się udało. Także w tym filmie będziesz widział absolutnie wszystko, co należy oraz to, czy warto w ten projekt wejść, czy warto zainwestować. I zanim jeszcze ten film obejrzysz, proszę napisz komentarz, jak myślisz, ile warta będzie kryptowaluta MetaHero pod koniec tego roku, bo jestem ciekaw, co jaka jest wasza opinia. I zapraszam Was również do wzięcia udziału w konkursie. Link konkursowy jest w linku pod tym filmem. Do wygrania jest 1000 zł w wybranej przez Was kryptowalucie. I założyłem też Twittera oraz reaktywowałem grupę o kryptowalutach na Facebooku. Także jeżeli chcecie być zawsze na bieżąco z nowinkami o kryptowalutach, to zapraszam. Więc zacznijmy sobie od tego, czym tak naprawdę jest Meta Hero i jaką rewolucję chcą oni wprowadzić na rynek. Jeżeli jesteście już zaznajomieni z podstawowymi założeniami, to możecie pierwsze parę minut przewinąć, ale jeśli nie, to zapraszam. Wiele bowiem projektów wchodzących w świat kryptowalut z góry nastawione są na zysk, oszukanie inwestorów, wzięcie kapitału i wyjście z rynku przez tak zwanego exit scama. Jednak w MetaHero jest inaczej, a to co chcą oni zrobić, to myślę, że nie przesadza jak powiem, że naprawdę chcą oni świat w pewien sposób zrewolucjonizować. I Hero, czyli token Meta Hero, jest tokenem deflacyjnym. Czym on dokładnie jest, to powiemy sobie jeszcze w tym filmie, ale jest to token deflacyjny nowej generacji, który jest połączony z technologią metaskanowania Ultra HD. Tutaj piszę właśnie na stronie. A całość będzie możliwa dzięki współpracy z Wolf Studio, które na świecie znane jest właśnie z tworzenia skanerów 3D, druku czy też animacji 3D. Jeżeli chodzi o zastosowanie tokena, to tak naprawdę ogranicza nas tylko nasza własna wyobraźnia i kreatywność. Bo możliwe będzie zeskanowanie dowolnego obiektu, nawet samego siebie, i umieszczenie się w wersji cyfrowej, wirtualnej. Zastosowaniem będzie potencjalnie cała, cała masa od biznesu po większą imersję w grach. I mało osób wie, ale takim moim głównym biznesem w życiu jest tworzenie właśnie i prowadzenie brandu, i sklepu, i kompresowego. I dzięki zastosowaniu meta skanera klient będzie mógł nie wychodząc z domu przymierzyć dane ubranie w swoim jakby na swoim awatarze czyli na wirtualnym tobie po prostu i zobaczyć jak ono w wirtualnej wersji ciebie jak ono fituje jak ono pasuje na ciebie czy nie jest na przykład za luźne czy nie jest za ciasne Wiecie po prostu, czy crew jest dobry i tak dalej. I zmniejsza to tym samym ilość zwrotów do sklepu, co przełoży się na większe zadowolenie klienta, mniej problemów, większy obrót sklepu. Customer service również będzie mógł być ograniczony, bo nie będzie tyle po prostu potrzebnych osób na saporcie i obsłudze klienta, które te zwroty będą musiały koordynować. Innymi słowy, uprości to tak bardzo rynek internetowy w przypadku ubrań, że to jest rewolucja na skalę światową. Ale pójdźmy z wizją o krok dalej i zostajemy jeszcze przy, przy ubraniach, bo co jeżeli nie tylko będziemy mogli przymierzyć ubrania i zobaczyć jak nasz ten ludzik wygląda w ekranie komputera, co jeżeli będziemy mogli założyć Google VR i tym samym stać się tym ludzikiem, zobaczyć naszymi jakby oczami z pierwszej osoby przez te gogle, jak czujemy się w tym ubraniu, czy kolor nam odpowiada, czy jakby dobrze tak od góry nam to pasuje wszystko i czy po prostu jest, jest z nim wszystko ok? W jednym momencie po prostu będziemy mogli się przeteleportować niejako do wirtualnej przymierzalni ubrań, gdzie ubranie na sobie dopasujemy z łatwością. I mnie też zawsze osobiście, nie wiem jak wam, w sklepach ubraniowych wkurzało to, bo nie lubię po prostu robić zakupów odzieżowych, że jak jestem już w przymierzalni, mam tam te swoje ubrania, to muszę ubierać jedno, ściągać. Ubieram drugie, ściągam. Trzecie ściągam i tak w kółko i tam już jestem w tym sklepie z dwie godziny i potem okazuje się, że po prostu wybrałem zły rozmiar muszę ubrać się w swoje ubrania, jeszcze raz iść na sklep, poszukać poprawnego rozmiaru, wrócić do tej przymierzalni, przymierzyć i tak w kółko. Także tutaj potencjalnie będziemy mogli po prostu kliknąć przycisk, wybrać rozmiar i zobaczyć w biegu oka, jak każdy z nich na nas pasuje bez potrzeby przebierania się i ta wizja szczególnie mi się bardzo podoba. Ale jak już jesteśmy przy gołach VR to pomyślcie sobie jaką frajdę nam czy naszym dzieciom Dadzą gry, w których głównymi bohaterami nie będą stworzone przez scenarzystów postacie, z którymi nie potrafimy się tak dobrze utożsamić? Co jeżeli głównymi bohaterami będziemy my sami, a w trybie online my z naszymi przyjaciółmi? I gdzie przez gogle z widoku pierwszej osoby będziemy mogli widzieć ich twarze? W grach wojennych będziemy widzieć jak odprawiają oni ataki, jak umierają na naszych oczach nasi przyjaciele, by potem znowu się odrodzić i zniszczyć głównego wroga. To jest naprawdę super. To naprawdę rusza moją wyobraźnię. aż ja mam ciarki jak o tym myślę. I to brzmi co prawda jak jakaś wizja z roku 2100, ale naprawdę przyszłość dzieje się na naszych oczach i wcale bym się nie dziwił, gdyby to trwało nie 100 lat, ale kilka kilkanaście. I oczywiście brzmi to nieco brutalnie, tam zabijanie, widzenie swoich przyjaciół jak umierają. I pojawią się pewnie jakieś nowe rodzaje uzależnień, jeszcze mocniejsze od... Ja osobiście na pewno swoim dzieciom dawałbym jakieś limity i patrzył w co grają, ale musicie przyznać, że robi to wrażenie. Ale pójdźmy jeszcze bardziej o krok dalej i co gdy dojdą do tego jakieś czujniki na ciele, że gdy trafi nasz, wiecie, pocisk, to odczujemy to, że mamy gdzieś kulę w brzuchu, że coś tam nas zaswędziało, bo na przykład podczas długiego sprintu naszą postacią... Naszymi, jakby nami, zaczą nam czujniki na nogach i brzuchu wibrować, imitując zmęczenie i kolkę na brzuchu. I to wszystko ma naprawdę tak dużo zastosowań, że ogranicza nas tylko nasza wyobraźnia i jakby czas, który musi upłynąć. I w branży gier uczestniczy 2,5 miliarda ludzi, czyli to jest prawie że połowa świata, a łączna kapitalizacja tego rynku w 2025 roku jest wyceniana na poziomie, uwaga, 256 miliardów dolarów. To są naprawdę kosmiczne pieniądze i jeszcze dodatkowo coraz więcej ludzi się rodzi i spodziewam się, że ta branża będzie tylko i tylko wzrastać, a wraz z nowym rozwojem technologii będzie coraz bardziej imersyjna, pochłaniająca i realna, a co za tym idzie dająca po prostu więcej frajdy, dzięki czemu jeszcze więcej osób będzie do niej dołączać, jak i klientów, czyli graczy, ale również twórców do robienia nowych i nowych gier. Przyjrzyjmy się teraz tokenom i tokenu Hero. Jak już mówiłem, token jest deflacyjny z opłatą w wysokości 5% przy transakcji kupna bądź sprzedaży, czyli zarówno osoba kupująca, jak i sprzedająca ponosi koszty. Co więcej, no, niemałe koszty. I co się dzieje z tymi 10% opłat? Bo dwa z nich idzie do posiadaczy Hero, którzy trzymają jakby swoje kryptowaluty, swoje tokeny Hero na portfelach prywatnych. Tak więc te tokeny, które trzymamy na giełdzie, jakby nie biorą w tym udziału a 8% tokenów zostaje spalonych bezpowrotnie. I w tej chwili z 10 miliardów tokenów zostało spalonych bezpowrotnie 128 milionów w pierwszych trzech miesiącach. A docelowa liczba tokenów to jest 100 milionów, które tylko jakby zostaną w obiegu. I dlaczego tak się dzieje? Dlaczego taką strategię wybrał Robert razem z teamem? Ano, jest to mądre, bo dzięki temu mniejsza ilość osób będzie skłonna przy wahaniach rynku sprzedawać tokeny, no bo to jednak 5% ich zaboli, a po drugie zwiększa to niejako ekskluzywność samego tokenu, ze względu na fakt, że z każdą transakcją jest go coraz mniej. Jeżeli chodzi o samą użyteczność tokena Hero, to będzie on potrzebny firmom do zakupu skanerów, klientom jako waluta, aby zeskanować siebie albo przedmiot, czy też do transakcji na na 3D NFT Marketplace, bo takowa również ma zamiar powstać. I jak wiemy, rynek NFT rozwija się w oszałamiającym tempie i w tym roku zaliczył on 1700% wzrostu, czyli razy 17 urosł. I jak ma w ogóle działać te ich 3D NFT Marketplace? Jak to ma działać? Jak piszą oni w whitepaperze, pozwoli to ci jakby wystawić na akcję twój awatar, aby mógł on być używany w grach i w jakichś innych aplikacjach przez innych graczy. I takie ustawienia pozwolą ci czerpać jakieś korzyści materialne z twojego własnego awatara. Płatność będzie odbywała się w tokenach, oczywiście Hero, i na co to pozwoli? I powiedzmy sobie, w takich grach jak GTA twórcy gry już nie będą musieli jakby wywalać pieniędzy w błoto na designerów, którzy stworzą im różne tam ludzi, które sobie chodzą po mapie. Będą mogli po prostu kupić gotowe już awatary, które dokładnie odzwierciedlają ludzi, przez co imersja w grze będzie jeszcze i jeszcze większa. I też przy okazji zaoszczędzą na tym, bo taki po prostu designer jest dużo droższy. Twórcy odzieży będą mogli kupić kilkaset awatarów z danego kraju, aby wyciągnąć jakąś średnią rozmiaru i dostosować swój krój pod konkretny kraj. Na przykład wiemy, że w Azji jednak wzrost y, Azjatów jest mniejszy niż. Y, Europejczyka, Europejczyka jest, wiecie, mniejszy niż przeciętnego czarnoskórego człowieka, także to wszystko to wszystko robi sens. I na przykład, jeżeli jesteś artystą bądź twórcą, sam będziesz mógł zacząć zarabiać sprzedając swoje prace. Pomyśl sobie, że wystawiasz je do metaskanera, skanujesz, płacisz i będziesz je mógł potem przenieść do świata wirtualnego, wystawić je na marketplace i czekać, aż ktoś je od ciebie kupi. Bo być może jakaś gra będzie chciała je kupić właśnie i na przykład aby twój obraz wisiał w jakimś domku w GTA. To jest bardzo fajna perspektywa, mi się podoba. I z tego co MetaHero pisze, planują oni również stworzyć wirtualną galerię sztuki z wystawami, które pozwolą milionom ludzi cieszyć się dziełami sztuki poprzednio zeskanowanymi w wirtualnym świecie, które normalnie nie byłyby możliwe do zobaczenia. Wiecie, ja sam pamiętam, że jak byłem w Paryżu w Louvre, to pamiętam, że aby zobaczyć damę z tą łasiczką, to była taka kolejka, że widziałem ją tylko niewyraźnie, chyba z oddali 50 metrów. Żałuję, że tam w ogóle byłem. A tak to po prostu założyłbym sobie google VR, zobaczyłem z bliska i się nad nią zastanowił. I to daje nam do myślenia naszej wyobraźni, jak będzie kiedyś wyglądało zwiedzanie muzeów. Super, mi się to naprawdę mega podoba. I oczywiście wiecie, jest to przyszłość i należy o tym pamiętać, jednak skupmy się na tym, co już działa teraz. Bo skaner MetaHero, on już działa, korzystali już z niego, czy tam DODA, czy CD-Projekt przy projekcji swojej gry Cyberpunk. I jak czytamy, ten skaner w wersji aktualnej posiada 64 kamery, 16 mobilnych kolumn i 2,5 metra wysokości. Jednak na konferencji w Dubaju w październiku tego roku zaprezentują oni trzecią i o wiele bardziej ulepszoną wersję skanera, który będzie miał aż 7 metrów wysokości. I zobaczmy sobie teraz film o tym, jak Robert opowiada o nim. Sam mówi wprost, że nikt inny na świecie nie ma takiej technologii jak oni. i, right Wolf i team is engineering right teraz, V3 MetaScanner, jest so coś next generation, that we as far as we know, nobody else on Earth will have such technology. And we can at least say that with absolute certainty that nobody else will have such commercialized technology that's available for anyone to technically use. I was waiting for the dimensions for the Twitter engineers to send me the dimensions so I could pass them on to the to the organizers of the future blocks chain summit in Dubai. So we needed to make sure that it will fit that will they'll, they'll find the appropriate space for us. Um, the thing has a almost fifty meter footprint, and seven meters tall. It's that's taller than it's a meter taller than the average giraffe. I don't, I don't know if that helps you imagine it, but this thing is so huge, and it's so beautifully designed. I, I know the, the 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 general design of it. It's it's the experience of going up into this thing and being inside of it will be so whew, futuristic that. I w tym momencie nagrania należy też wspomnieć i warto mieć na uwadze ten fakt, że jeszcze nie tak dawno model deflacyjny Coina HERO wyglądał trochę inaczej. I zapytacie jak? A mianowicie z tych 5% coinów, o których przed chwilą mówiłem, 1% poprzednio trafiał do posiadaczy do Kino HERO, którzy trzymali go na giełdzie, 1% się spalał, a 3% trafiało do zapewnienia płynności na giełdach. Co jest też ważne, to te 3%, które trafiało do puli na giełdach nigdy jakby nie trafi do obiegu i jest to swego rodzaju zabezpieczenie. I możecie spytać, dlaczego było tak, a teraz jest inaczej? Czemu w ogóle ta zmiana? Ano po prostu zmian w tym podziale 5% dokonano, ponieważ już po dwóch miesiącach płynność jest nader wystar wystarczająca. Zapewnili oni płynność na poziomie 10 tysięcy BNB, co teraz przekłada się na około 4 miliony dolarów. A współczesny system deflacyjny jest co do starego w proporcjach 1 do 4, co sprawia, że z rynku będzie uciekała czterokrotność tokenów niż miało to miejsce na początku. I teraz, żeby to jeszcze Wam bardziej jakby wytłumaczyć, zobaczmy sobie krótki film Roberta Grynak, w którym mówi on o tym, jak duża jest pula płynności, czyli te 10 tysięcy BNB, so we came up with this five percent fee, which initially was a one percent reward um, it was a one percent burn and it was a three percent auto liquidity and through that uh, on top of the ten thousand bNB that we permanently locked in the liquidity pool manager, we've amassed uh, a, a, a monumental sum of forty million dollars in our in our liquidity pool on pancake swap, which for you as investors uh, keeping in mind that this is permanently locked so as long as there's electricity and pancake swap exists this will always be there your hero will always be liquid um, like so yeah keep in mind right now every trade 4% is burned and that's going to accelerate our burn rate by 4x and for my rough little calculations it could be as much as 50 to 100 million tokens burned a month depending of course on volume but that's exciting because 100

I na stronie BSC Scan możemy sprawdzić, ile zostało założonych portfeli od startu projektu. A na dzień dzisiejszy, czyli na dzień 13 września, jest to ponad 70 tysięcy adresów. I team MetaHero zgodnie uważa, że ludzkość powoli przenosi się do świata wirtualnego, i naprawdę, według mnie, chyba mają rację. Tego, co piszą w wizji projektu, będą mogli z projektu naprawdę prawie wszyscy korzystać gry, artyści, branże finansowe no, niemalże każdy. I jako przykład mogę podać CD Projekt, którego siedzibę w zasadzie zawsze mijam, jadąc na uczelnię, bo w zasadzie ona jest naprzeciwko, który jakby skanował CD Projekt w sensie swoich pracowników, tak, przyprowadzał swoich pracowników do Wolf Studio, aby ich zeskanować i użyć ich w grze Cyberpunk. Także mega sprawa. I jak się domyślacie, była to też dla nich duża oszczędność czasu, niż jakby mieli, wiecie, od samego początku każdą z postaci projektować. Bo wystarczyło im po prostu ożywić gotowo wygenerowane i zeskanowane postacie, nadać im ludzki chód, ludzkie zachowanie i gotowe. I mogę się mylić, ale słyszałem gdzieś, że mowa była tutaj o tym, że tym samym jakby oni zaoszczędzili 6000 godzin prac grafików, a tu zrobili to niemalże od ręki. I słyszałem, że 700 dolarów kosztuje takie stworzenie jednego ludzika jakby od designu, żeby go stworzyć. Także tutaj też jakby na pewno dużo, dużo zaoszczędzili też pieniędzy. I wyobraźcie sobie jeszcze raz, że gracie w Simsy swoim własnym awatarem, albo to, że w grze FIFA to samo, jakby jesteście piłkarzem z waszą twarzą. To jest naprawdę mega rozrywka. I jeszcze nie tak dawno Doda pisała na swoim Instagramie, że skorzystała z usług właśnie Wolf Studio i zeskanowała swoją sylwetkę, aby potem tego awatara użyć w jej teledysku. I teraz przejdźmy sobie płynnie do modelu biznesowego Meta Hero. Bo będzie on wyglądał tak, że w największych miastach na świecie, na początku w kolaboracjach z partnerami, na różnych, wiecie, eventach, będą postawione te skanery. I każda z tych lokacji będzie w stanie obsłużyć około 100 tysięcy osób w ciągu roku. A co za tym idzie, każda osoba będzie mogła jakby wykonać swój awatar, wykonać skan swojej serwetki i się po prostu zdigitalizować oraz stworzyć właśnie swój awatar. Jak i również swoje jakby wirtualne przedmioty dla gier czy social media. I jak oni piszą w whitepaperze, Hero prowadzi już rozmowy z partnerami, influencerami oraz celebrytami, którzy jako pierwsi będą mogli skorzystać i po prostu stworzyć swój awatar, by później móc promować całe to przedsięwzięcie. I jak sami piszą, aktualnie zeskanowanie całego swojego ciała i przeniesienie go do świata wirtualnego to koszt rzędu 200 dolarów. I porównując go z kosztem od 700 dolarów, gdyby jakiś designer po prostu miał to zrobić komputerowo od A do Z. Także jest to duża oszczędność czasowa, jak i po prostu kosztowa. I jak sami piszą zdają sobie oni sprawę z tego, że nawet te 200 dolarów może być dla człowieka dużym kosztem i że ceny zaczną spadać wraz ze wzrostem po prostu popytu i zainteresowania, jak i również po prostu skalowaniem projektu. Każda z maszyn będzie w stanie dziennie zeskanować od 200 do 400 osób, co daje średnio od tych 100 tysięcy do 150 tysięcy osób rocznie przy dobrych wiatrach. I to wszystko daje nam około 30 milionów dolarów obrotu za każdy meta skaner. To jest naprawdę dużą kwotą. I jak piszą, do 2026 roku chcą mieć tych skanerów 200, przez co w ciągu roku będą mogli wykonywać skan nawet 13 milionów osób i zarobić na tym ponad 2,5 miliarda dolarów. Ale na rok 2022 jest to liczba. 788 tysięcy osób, która i tak jest naprawdę bardzo imponująca. I następnym ich planem jest tworzenie modelu franczyzowego 3D technologii MetaScannera, jakby ekspansja na coraz więcej lokacji i jeszcze większą ilość eventową. Prowadzą również rozmowy z galeriami, muzeami, artystami, by używać po prostu technologii MetaHero, by zdigitalizować dzieła sztuki i zapewnić im, jak i sobie, dodatkowy dochód. Po prostu one by sobie były, żeby je oglądać, trzeba zapłacić. Ale żeby one tam w ogóle były, w tym marketplace, to pewnie muzea będą musieli najpierw zachodzić Hero, więc jakby jest zysk dla każdego. I cena takiego skanera prawdopodobnie bo ciągle jakby nie znamy jej ale na pewno ona nie będzie niższa od miliona czy tam półtora miliona euro także na pewno jest to trochę więcej niż jakakolwiek inna franczyza, czy to stoisko z lodami, czy nawet KFC, czy McDonald's. Jednak musicie przyznać, że jest to bardzo przyszłościowe w odróżnieniu właśnie do takich McDonald's czy KFC. I co ważniejsze z punktu widzenia trzymania wartości tokena oraz jego długoterminowej ceny, wejście we franczyzę będzie tylko możliwe przy użyciu tokena Meta Hero. Także nie będzie się to odbywało tradycyjnym systemem bankowym, co jest również bardzo przyszłościowe i perspektywiczne według mnie. W perspektywie długoterminowej, Chombik technologia 3D była używana nie tylko w grach i na social media, ale również w medycynie. Co jest ciekawe, bo nie wiem dokładnie, jak to będzie działać, ale jestem właśnie ciekawy. Pewnie przez dokładnie odzorowaną ludzką sylwetkę będzie można przeprowadzić jakiegoś różnego rodzaju badania, tak myślę, ale, ale jakby to jeszcze wyjdzie. O tym dziś informacji więcej nie znalazłem. Odpowiedzmy sobie teraz na pytanie: kim jest założyciel MetaHero oraz kto stoi za tym projektem? Bo jest to oczywiście Robert Grimm i to właśnie jego puściłem Wam przed chwilą. I to właśnie on informuje swoją społeczność na kanale Meta Hero o postępach w projekcie. I ważną informacją jest fakt, że nie zbierał on pieniędzy na rozpoczęcie działalności tego projektu, tylko przeznaczył on 10 milionów dolarów ze swoich własnych pieniędzy na ten fakt. Także nie musiał robić ICO, po prostu stwierdził, że wykładam pieniądze ze swoich jakby oszczędności. Ale pewnie część z Was zapyta, kim tak naprawdę jest ten Robert Grimm, gdzie on wcześniej pracował, co on robił. I w dużym skrócie stworzył on swojego czasu drugą co do tempa rozwoju firmę w Europie w branży outsourcingowej IT. Ale co ona dokładnie robiła, spytacie? A więc dostarczała ona wysoko stargetowane i takie spersonalizowane reklamy typu powiększanie prącia, tabletki na erekcję, gra na Foreksie i tak dalej na różne po prostu dziwne strony. Jeżeli trafiłeś na agresywne reklamy typu wygrałeś iPhone'a albo zostań milionerem w tydzień, to jest wielce prawdopodobne, że za emisją stała właśnie firma Roberta. I jak mówił założyciel Fotki.pl w wywiadzie ze Spiders Web, cała sztuka bowiem w tym, że pod fasadą etycznego, estetycznego, nowoczesnego biznesu udało się ukryć sprzedaż oszukańczych preparatów i wspomagających odchudzanie gry na Forexie, czy też sprzeszkowaną zieloną kawę oraz różnej maści skamy i fraudy. No... Co tu dużo mówić, ja trochę się nie zgadzam z założycielem Fotki, jednak ma on trochę racji i jak tego by tutaj nie komentować, to znalazł on jakby swoją niszę na rynku, nikomu bezpośrednio krzywdy nie robił i jego plan na biznes, bądź co bądź, był kontrowersyjny, ale skuteczny i swego rodzaju wspaniały. Bo też w zasadzie, gdyby nie on, tą niszę wypełnił, to wypełniłby ją ktoś inny. Więc warto również powiedzieć to, że stworzył on tą firmę od samych, samych podstaw i naprawdę rozwinął ją do niebotycznych pieniędzy, bo u szczytu wyceny jego spółka była wyceniana na bodajże 250 milionów dolarów, czyli byłby prawie złotówkowym miliarderem, jednak wtedy zdecydował on się tej firmy nie sprzedawać. Koniec końców zrobił to, gdy cena była już niższa i sprzedał ją za około 30 milionów dolarów. Znalazł się on również na układce Forbes jako jeden z najmłodszych i najbogatszych Polaków z jego majątkiem wycenianym wtedy na około 700 milionów złotych. I warto też powiedzieć, że cały kanał Roberta Gryna został zmieniony na kanał MetaHero, dlatego też ma on aktualnie ponad 150 tysięcy subskrypcji. I kiedyś Robert na tym kanale opowiadał o biznesie, o jego spółce, robił takie bardzo fajne motywacyjne filmiki, których jakby sam byłem fanem i można powiedzieć, że niejako inspirowałem się im. I teraz też jak byłem niedawno na takich warsztatach medytacyjnych, konsumując psychoaktywne grzyby, przypomniało mi się właśnie, że kiedyś Robert robił tak samo, tam był na Ayahuasca w Peru i takie rzeczy. Jest to człowiek na pewno z bardzo dużym takim poziomem samooświecenia, który jakby nie kieruje się potrzebą wyciśnięcia tym projektem pieniędzy z inwestorów jak z soku, nie wiem, z cytryny, tylko ze względu na to, że sam zarobił już w swoim życiu bardzo, bardzo dużo pieniędzy, to ma on raczej charakter altruisty, który ma wizję zmiany świata na lepsze, co jest bardzo dobrą cechą, którą posiada mała, mała część ludzi, jak i również bądź co bądź jest znakomitym marketerem. Jak mogliśmy się przekonać o tym, jak od zaraz tworzył spółkę CodeWise do ogromnej wartości rynkowej. I na swoim kanale dodaje on teraz sam updatey, co się tam w projekcie dzieje i chce mu się. Chce mu się widać, że robi to z potrzeby wyższej wizji, i naprawdę nie jest to częsty widok na rynku kryptowalut, aby to sam CEO. Update'ował swoich widzów. Raczej to robią osoby tam parę szczebli niżej w hierarchii organizacyjnej, ale Robert, tym, że właśnie nagrywa sam te weekly updates, daje nam inwestorom myślenia, że, że naprawdę jakby wierzył w swój projekt, że jest to taka jego kolejna cegiełka, jego takie dziecko, takie jakim kiedyś było Coldwise. Ja miałem tak samo, jak miałem swoją pierwszą firmę, nawet teraz, jak mam ten swój sklep, też dbam o niej jako moje dziecko i naprawdę myślę, że. Robert tak samo teraz podchodzi do jego projektu meta, meta hero. I to, co daje do myślenia, jest również fakt, że naprawdę on dba o swoją społeczność, zależy mu na dobru inwestorów, a nie na zbiciu fortuny. I jest to naprawdę bardzo fajne, bo ludzie lubią być częścią czegoś większego, lubią jakby współtworzyć projekt, a dzięki temu, że kontakt z Robertem jest tak dobry, dlatego właśnie może to działać w ten sposób, w taki sposób, wiecie, synergii. On coś daje a jego społeczność jest jakby wtedy bardziej zaangażowana. A wziąłem inspirację od takiego sposobu jakby komunikacji od Alexa Maszyńskiego, który jest CEO takiej kryptowaluty Celsius Network. Jeżeli zgłębicie się w temat, to dowiecie się, że Robert znaczną część pieniędzy ze sprzedaży spółki Coldwise ulokował właśnie w projekcie Alexa, co daje naprawdę do myślenia sporo, bo są to też potężne pieniądze, i Robert również w jakimś stopniu ma zamiar nawiązać współpracę właśnie z Celsiusem. Także to wszystko, to wszystko jeszcze raz daje do myślenia. I nie wiadomo jeszcze na jakiej płaszczyźnie ma to być współpraca. Jest to ciekawe, szczególnie, że w Celsiuszu już tylko tego już teraz kapitalizacja sięgnęła 2 miliardów dolarów, a celem Celsiusza jest jakby postawienie się bankom, więc jest to też projekt bardzo innowacyjny. Jeżeli chcecie zgłębić temat, to polecam kanał Trillions. Na którym są dwa wywiady z Robertem, i bądź co bądź są długie, bo trwają ponad godzinę. Jednak, jeżeli jesteście fanami Roberta, chcecie się dowiedzieć więcej o jego sposobie myślenia, patrzenia na świat oraz tym, czym on się kieruje tworząc projekt Meta Hero, oraz jak jego przeszłość, jego wypalenie po Wise wpłynęło na jego decyzje, a także jak on podchodzi sam do zdrowia psychicznego w pracy, bo miał w długie depresję, wypalił się, także bądź co bądź wie on. O tym sporo. Dlatego teraz też jest fajne to, że właśnie odrodził się z tej depresji na nowo, wie jakie błędy popełnił i jakby ma na nowo motywację, na nowo ma wizję, jak zbudować fajnie od podstaw nową firmę, którą jest Meta Hero. Także zapraszam Was później do oglądania tych materiałów. Naprawdę według mnie warto. I nie tylko osoby, które są zainteresowane swoim projektem Codewise czy Meta Hero, ale również osoby, które po prostu interesują się przedsiębiorczością bo myślę, że dużo z tych filmów wynieście dla siebie po prostu. Ja sam, jak pracowałem, ja sam jak pracowałem przez prawie rok w takiej, no chyba jednych w sumie z lepszych agencji marketingowych w Polsce, jako Digital Marketing Specialist, to to, w jaki sposób nasza jakby firma działała, jakie było podejście do pracowników oraz do pracy, w dużym stopniu jakby pokrywało się z wizją Roberta Gryna. I Drugim filmem na kanale Trillions jest już film z Robertem Grynem również, ale już taki stricte właśnie o Meta Hero. Opowiada on o tym, dlaczego się zdecydował wejść w ten projekt, jakie były założenia, co chce spełnić, jaki ma plan działania i tak dalej. Również bardzo ciekawy wywiad, polecam go Wam. Jeżeli spojrzymy sobie na to, jacy ludzie pracują w projekcie MetaHero, to możemy zauważyć, że składa się on obecnie z 17 osób oraz dwóch doradców, tak zwanych advisorów. Z czego około 12 osób są to osoby, które wcześniej pracowały w firmie Codewise, o której wcześniej mówiliśmy. Także jest to na pewno na plus, że jakby osoby, te znowu poszły w ślad niejako za Robertem Greenem oraz daje nam to do myślenia, że to w jaki sposób on ich tam traktował, w jaki sposób prowadził on firmę był po prostu dobry i pokazuje nam to również to, że ten, że ten jego team jest lojalny oni poszli znowu za nim do, do nowej firmy pewnie też wcześniej mieli jakieś swoje działalności rzucili to właśnie, żeby móc pracować z nim w tym teamie. Jest to właśnie mega, mega fajne Team jest bardzo mocny, są to jedni z najlepszych ludzi w Polsce w swoim fachu, ale nie tylko w Polsce, bo są też, są też ludzie zagraniczni. I naprawdę ludzie ci pozjadali zęby niejako w marketingu czy też w IT, także to również świadczy tylko dobrze o tym projekcie. I oprócz tych 17 osób jest również oczywiście wiele partnerów, wiele współprac. Część pewnie pracy jest zlecona zewnętrznym podmiotom i agencjom, jak to już zwykło się robić w większych projektach i większych firmach. Myślę aktualnie, że ze 100 osób pracuje nad tym projektem właśnie teraz. 100-150, tak, tak mi się wydaje. I 17 października na Blockchain Summit w Dubaju, gdzie będzie 60 tysięcy osób, jest to chyba jeden z największych eventów na świecie, a firmy uczestniczące tam mają wpływ na Ubera, na Microsofta i tak dalej. Więc szum medialny będzie naprawdę spory, i ten event może być naprawdę przełomowy dla całego. Projektu, biorąc pod uwagę fakt, że 5% tokenów jest spalonych na zawsze. I ten nowy skaner MetaHero, czyli ten Metascanner w wersji trzeciej, zmieści się na tym wydarzeniu i tam też będzie jego premiera. Ma on mieć 7 metrów wysokości, więc jest to naprawdę dobra nowina, a do czasu wydarzenia, jeżeli HOSSA pozwoli, spodziewam się, że cena tokena będzie jeszcze jednak rosnąć, bo projekt ten, z tego co widzę, bardzo dobrze wiecie, tak umie grać na na emocjach pod wydarzenia niecierpliwić trochę swoich inwestorów takim wiecie anticipation takim hype'em i dlaczego bo nie wiem czy pamiętacie jakby hype związany z produkcją Cyberpunka bo o tej grze mówiło się od lat i cena akcji poszybowała od 35 zł za sztukę skoczyła w dniu premiery do 430 zł za sztukę zaliczając ponad 10-krotny zwrot inwestycji a mówimy tutaj po prostu o normalnej spółce, nie o krypto, to, to jest po prostu kosmiczna suma. Także myślę, że w wypadku MetaHero i następujących wydarzeń może być naprawdę podobnie. Potem oczywiście tam była zadyma, że użytkownicy i gracze zweryfikowali grę mega szybko i w ciągu paru dni spadki na giełdzie też były ogromne, bo wynosiły chyba 50%. Była mega, mega taka światowa afera wywołana przez tą grę, zwroty gry, każdy chciał tę grę zwrócić, że ty naprawdę niebotycznych ilości, pozwy sądowe, jakieś grupowe pozwy sądowe, wszystko, wszystko. Co jednak jakby nie zmienia faktu, że zainteresowanie tą grą i wyczekiwanie na nią było na poziomie majstersztyku. I wszystko zależy, co tak naprawdę na tych targach oni pokażą. Czy ten skład będzie w ogóle działał, i tak dalej. Jeżeli jednak bądź co bądź team Meta Hero będzie podsycał, będzie nowymi informacjami ze świata Meta Hero i wszelakimi nowinkami, to jestem prawie pewny, że cena jeszcze dwu czy trzykrotnie do tego momentu wydarzenia może, może jeszcze urosnąć. Chyba, że będzie ten tak nasz zwany double top. Chociaż według mnie ten projekt i tak czy siak długoterminowo warto jest wejść i tak się na dłuższy czas obroni, bo. W zasadzie tak powinno się właśnie inwestować, czyli długoterminowo. Tak jak znane jest Polakom powiedzenie, co nagle, to po diable. Inwestycje po prostu z założenia muszą być na parę lat, wtedy są najzdrowsze, patrzcie, nieruchomości, akcje, spółki dywidendowe, wszystko. to Tylko ta kryptowaluty, jakby Polakom, też całemu światu w sumie pokazały, że można się szybko wzbogacić i to bardzo często się po prostu źle, źle kończy. Tak więc dobrą strategią jest tak zwane uśrednianie ceny, kupowanie na dołkach jakąś tam małą częścią naszego kapitału, dzięki czemu nie będzie nas to wewnętrznie bolało. Jeżeli jakiś projekt spadnie o 20-30%, to wtedy oczywiście możemy sobie dokupić go taniej i po prostu mamy go więcej. A oczywiście takie spadki mogą się jeszcze zdarzyć, w szczególności po tak gwałtownych wzrostach, jakie już były. I 10 września o godzinie 16 czasu polskiego na Twitterze MetaHero dodało, że Wolf Digital World, czyli spółka partnerska MetaHero, jak i Wolf Studio, tak jakby spółka obu tych podmiotów, dodali oni wielkie partnerstwo ze znaną na cały świat firmą Sony. Wiele osób narzekało na to, że nie do końca ma to związek z samym projektem, że jest to jakaś spółka oddzielna, coś tam, coś tam. I po tym twicie... Kurs spadł o chyba 20%. Jednak według mnie niepotrzebnie, bo ludzie chyba nie zrozumieli, że Wolf Digital World to jest ich spółka partnerska. Robert mówi, że bezpośrednio ma to przełożenie na sam projekt Meta Hero. I z tego względu, że skany swoje celebryci będą mogli robić tylko i wyłącznie za tokeny Hero. Tak jak, tak jak już mówiłem, cena wyjściowa to będzie 200 dolarów, ale wraz ze wzrostem skalowania cena będzie się pomniejszać. I reasumując, według mnie, news jest bardzo fajny. Wystarczy parę tygodni, aż ludzie sobie uświadomią, że to wcale, że to po prostu dobry, to, jest, to po prostu był dobry news i to, że to jest Wolf Digital Award zamiast Meta Hero, czy po prostu zamiast w Studio, to nie ma najmniejszego znaczenia. I to na, na nowo poszybuje w górę. Jak spojrzymy sobie na wykres, a dziś jest 13 września, to cena parę dni temu doszła do 13,5 centa. Teraz jest to trochę mniej, bo jesteśmy w granicach 10 centów, jednak nie ma co też się dziwić, ponieważ trwa korekta na rynku. Co jednak plusem jest, to Meta Hero procentowo nie spadła aż tak bardzo jak Bitcoin czy Ethereum, tylko trzyma się ostro, że tak powiem siodła, co ma duże znaczenie i pokazuje nam jeszcze bardziej, jaki jest hype na ten projekt i jaki on ma tak naprawdę potencjał. Spadki były też spowodowane tym, że ludzie trochę się właśnie zawieli tym tweetem, który Robert wypuścił, ale jak mówię, jest to tylko kwestia czasu, według mnie, kiedy cena odbije. I daje to nam około 30% korekt, co według mnie jest dobre, ponieważ jak spojrzymy wstecz, to takich korekt o podobnym już ujęciu procentowym było kilka. I moim zdaniem sprawy naprawdę mają się dobrze. Chociaż nawet gdy, jeżeli na rynku kryptowalut będą ciągłe spadki to możliwe jest, że spadniemy jeszcze w granicę według mnie około 8, 8 centów. I sprawdźmy sobie również roadmap MetaHero, bo jest to jak pewnie wiecie, macie tak robić. Jest to jedna z rzeczy, którą zawsze należy robić, jeżeli chcemy w jakiś projekt zainwestować. Tutaj mamy to, co zostało już zrealizowane. Pierwszy, pierwszy kwartał 2021 roku, drugi kwartał tak samo, a teraz jesteśmy w trzecim kwartale. No i co? Uruchomili oni już public sale na Padget oczywiście, dodali Meta Hero do głównych witryn z ocenami, wydali wersję aplikacji na iOS i na Androida, o tym za chwilę. Jednak trwają jeszcze ciągle negocjacje z CEX Tier. Ma być również podcast Meta Hero. i sam Robert również nagrywał kiedyś swoje podcasty. I wychodziło mu to naprawdę dobrze, więc jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało, bo może być naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo ciekawie. Jest również nowinka dla osób zainteresowanych technologią oraz osób, które. Bezpośrednio jakby interesują się Metahiro, bo Apple prawdopodobnie pod koniec przyszłego roku wypuści swój sprzęt do obsługi połączeń i grania w VR. I jak już to słyszałem w jednym filmie, to, to w przyszłości wiecie, jakby nie będziemy rozmawiać przez telefon, tylko obie osoby założą google na twarz i będą rozmawiały awatarami twarzą w twarz w jakimś wirtualnym pokoju. Także jest to naprawdę fajne założenie. Coś ja sobie tak pomyślałem, to się przełoży na branżę po prostu dla dorosłych. Jak już będzie taka technologia, że te spotkania dla mózgu z drugą kobietą czy też chłopakiem będą naprawdę oszałamiające jak będzie można je pomylić z rzeczywistością i aż sam się wzdrygam na tą myśl. Chociaż to może być naprawdę ciekawe, bo mózg tak naprawdę da się naprawdę łatwo oszukać. Jeżeli rzeczy, które widzimy w VR-ze są podobne do rzeczy z realnego świata, nawet już teraz, już są już te VR-y z Xboxa, z PS4, PS5, to naprawdę ja tam się czuję, jakbym był w innym świecie, a pomyślę sobie, co będzie za, za parę lat. I bardzo mnie takie rzeczy ciekawią. Zobaczymy, ile będziemy musieli czekać, aż taka technologia wejdzie jakby w życie, ale myślę, że to jeszcze kilka lat na pewno poczekamy. Co jeszcze ważne, w pierwszym kwartale 2022 roku mają oni zamiar uruchomić franczyzę Meta Hero 3D, o której Wam już mówiłem, oraz partnerstwo z Visa, aby Hero można było płacić również w sklepach. Podobnie jak przy użyciu tej karty crypto.com, o której już pewnie słyszeliście, a która pozwala na płacenie, właśnie kryptowalutami w sklepach. Oraz mają oni zamiar również utworzyć nowy roadmap z planami na kolejne 10 lat, gdzie chcą pozyskać 100 milionów użytkowników. A chyba jeszcze nie wspomniałem, że pierwszym jakby celem Roberta jest pozyskanie tych użytkowników 10 milionów, także naprawdę ich cele są bardzo, ale to bardzo ambitne, I też jakby sięgają tym projektem jakby wysoko, bo już plany na, kolejne, na kolejną dekadę tak naprawdę, to jest coś naprawdę, co tylko może zrobić według mnie wizjoner, którym Robert jest. Jeszcze co do Wolf Studio, to jak wejdziemy sobie u nich na stronę, to możemy przeczytać, że ich technologia istniała już wcześniej, z którą właśnie współpracę ma MetaHero. Możemy też przeczytać, że ta technologia nie została wcale jakby stworzona na potrzeby MetaHero, tylko jakby już sobie tam ją, wcześniej tą spółkę sobie rozwijali i i te kamery. I jak widzicie, mają oni nawet w usługach skanowanie ludzi i obiektów, więc jest to fajne, że jakby połączyli siły, że MetaHero skupia się na, na po prostu kryptowalutach, Wolf Studio na, na tym, że mają, ma, że mają ten skaner. I z takim połączeniem sił myślę, że oboje mogą zajść jeszcze dalej z tym, że dlatego też, że z Wolf Studio to oni są też naprawdę bardzo, bardzo fajni. Współpracowały z nimi duże marki, nawet Ferrari Disney, że są oni godni zaufania i też znają się na rzeczy. I warto sobie też pobrać aplikację Hero na nasz telefon, czy to na Androida, czy to na iOSa, bo po prostu są na obu. I dzięki nim możemy jakby kontrolować stan naszego portfela. Jest tam pokazane, ile tokenów posiadamy, jaka jest ich wartość, jaki jest market cap, jaki jest kurs, ile tych tokenów już zostało spalonych, no i ile tokenów jakby udało nam się wykopać dzięki temu, że trzymamy je na portfelu, a nie na giełdzie. Bo przypominam, jakby z każdym spalaniem tokenu jakaś część idzie do puli, która jest jakby rozlewana osobom, które trzymają portfel, które trzymają Hero na portfelu. Jeżeli chodzi o używanie aplikacji, to jest ona naprawdę banalnie prosta w użyciu, bo kopujemy po prostu na nią nasz portfel, czyli załóżmy, kopujemy nasz adres, gdzie trzymamy token Hero, przykładowo jest to MetaMask, to po prostu kopujemy adres MetaMaska, wklejamy go w aplikację i to tyle. Wszystko nam się fajnie, ładnie pokazuje. I żeby nie było tak wszystko kolorowo, to jako drugą stronę medalu można też powiedzieć, że Rafał Zaorski, który jest takim znanym spekulantem, między innymi z tego, że grał na spadki właśnie przy CD Projekcie, przy wyjściu z Cyberpunka, że niezbyt dobrze wypowiadał się o tak dużych wzrostach Cyberpunka i który od początku mówił, że to padnie i który też potem jakby zrobił na tej swojej takiej hipotezie kolejne miliony właśnie na spadkach tego projektu, który teraz również gra na spadki spółki YouTuberów Ekipa. To nie, to nie wypowiada się on dobrze o projekcie Robert. Mówi, że będzie grał na spadki również w tym wypadku, bo MetaHero, według niego, ma problem z tokenomią i w długim okresie czasu a cała struktura na dużym fi ma zalążki piramidy. Sam nie wiem, co o tym myślę. Według mnie Rafał trochę przesadza, ale jednak myślę, że jakim decydującym momentem będzie to, co się stanie w Dubaju 17 października podczas pokazu i odsłony skanera trzeciej generacji. To, czy zawiedzie on wszystkich tak jak Cyberpunk CD-projektu, zawiódł na swoją grom, co spowodowało duże, duże spadki wyceny tej spółki, czy też będzie inaczej, tego nie wie nikt. Czas pokaże. Na dziś to tyle. Daj mi znać koniecznie w komentarzu, jaka myślisz, będzie cena Meta Hero pod koniec tego roku. Jestem naprawdę ciekaw Twojego zdania. Zasubskrybuj ten kanał, by być na bieżąco i w ten sposób nie uciekną ci nowe, wartościowe filmiki, jak ten, i zawsze po prostu będziesz na bieżąco. Zapraszam również do obejrzenia kolejnego filmu o moich takich top kryptowalutach na końcówkę tego roku. I pamiętaj, że każdy obejrzany przez ciebie film na moim kanale to jeden nakarmiony piesek. No tak, tak właśnie jest. Także koniecznie musisz go zobaczyć. W sensie film, nie pieska. Pieska też możesz.